Siema Zipsonowie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w co byś wolał. I żeby zrobić to jeszcze fajniejsze, to chciałbym, żebyście wy zagrali razem ze mną właśnie w tą grę, odpowiadając w komentarzach na dole na każde z tych pytań po kolei. Więc skoro już gramy wszyscy razem, to mam dla was jedno pierwsze pytanie. Czy wolałbyś zostawić lajka pod tym filmem? Czy wolałbyś zostawić subskrypcję pod tym filmem? Więc to, co byś wolał, zrób to. Ja bym wolał chyba subskrypcję, dlatego że wtedy jakby... Wtedy możemy też nacisnąć dzwonek i wtedy nie przegapimy żadnego filmu z tego kanału. Więc myślę, że to jest spoko. A słuchajcie, dlaczego siedzę w kapturze? Siedzę w kapturze, dlatego że zmieniłem fryzurę. Napiszcie w komentarzach, co uważacie. O kurde. Nikt się z was nie spodziewa na pewno blond zipka, co? Zawsze chciałem zrobić sobie blond włosy. Chciałem zobaczyć, jak będę wyglądał blond. Z każdym mówi, że będę beznadziejnie wyglądał, no jako że mam ciemną skórę, jestem ciemny, czarny, mam brązowe oczy i tak dalej, i tak dalej. Napiszcie wy, co wy uważacie na ten temat. Zipsonowie, przypominam o miesięcznym konkursie na telefon Samsung Galaxy S9. Jedyne, co musicie zrobić, żeby wziąć udział w konkursie, to zasubskrybować ten kanał, nacisnąć dzwoneczek, zostawić obserwację na moim Instagramie Zipsonek i pod tym postem na Instagramie oznaczyć swoich znajomych. Wyniki konkursu pojawią się 10 sierpnia na moim Instagramie, a teraz wracamy do odcinka. Zaczynamy, co byś wolał, więc mamy pierwsze pytanie. Nasze pierwsze pytanie brzmi następująco. Co byś wolał? Mieć 10 fałszywych przyjaciół, czy jednego prawdziwego, najlepszego przyjaciela? No jakbyśmy mieli 10 fałszywych przyjaciół, fałszywych, no to automatycznie jakby nie mamy żadnego dobrego przyjaciela, czyli tak naprawdę i tak jesteśmy sami. Jeden dobry przyjaciel, jeden najlepszy przyjaciel, to jest w ogóle najlepsza opcja ze wszystkich. Więc jasne, że tak. Jasne, że jeden bardzo dobry przyjaciel. Wybieramy i zobaczymy, ile osób odpowiedziało w ten sam sposób. 95% aż odpowiedziało, że chciałoby mieć jednego prawdziwego przyjaciela i żadnych fake. No wiadomo, ja bym nie chciał żadnego fałszywego przyjaciela, co dopiero 10, nie? Dobra, mamy drugie pytanie, więc drugie pytanie brzmi: co byś wolał? Być owłosiony wszędzie, po prostu na całym ciele, czy być zupełnie, zupełnie łysym? No więc tak, jeżeli chodzi o to, żeby być łysym, to przecież całe mnóstwo ludzi jest już łysym, nie? Całe mnóstwo osób po prostu jest łysym, jedni z wyboru, jedni dlatego, że im po prostu powypadały włosy. I powiem wam szczerze, że niektórzy naprawdę dobrze wyglądają. Jeżeli chodzi o bycie owłosionym wszędzie, wszędzie, na całym ciele, czyli na rękach, na twarzy, twarz całą mieć, no nie ma opcji, nie ma ani jednej osoby takiej. Więc no może jakieś tam są, ale generalnie tego się nie spotyka. No zdecydowanie chciałbym być łysy po prostu. Poza tym, będąc łysym nawet na starość, to dosyć, można być nawet przystojnym z łysinką. 38% powiedziało, że chciałbym mieć włosy wszędzie? Czy wy jesteście szaleni? Co byś wolał? Kolejne pytanie, trzecie już. Co byś wolał? Być najbogatszą osobą na świecie, czy mieć jedną super moc, którą sobie możesz wybrać? Proste pytanie. Najbogatszym człowiekiem na świecie nie chciałbym być. Zdecydowanie bym nie chciał być najbogatszy na świecie. W ogóle myślę, że duża ilość pieniędzy może wprowadzić dużo kłopotów też do życia. A super moc byłaby naprawdę fajną rzeczą. Jeżeli chodzi o super moc, to moglibyśmy, nie wiem, latać. Mógłbyś latać, ja to bym latał non-stop. Albo mógłbym mieć super moc szybkiego biegania. Albo o, podnoszenia rzeczy z daleka. Na przykład, patrzcie, nie musiałbym nic tu robić, bym po prostu zrobił, pstryknął palcami i wszystko by się samo poustawiało tutaj w studiu. I tak samo siedząc przed telewizorem bym mógł wziąć sobie i pilot w rękę. Tego to ja nawet bym nie chciał. Więc zdecydowanie super moc, bierzemy super moc. 60% i 40% myśli o tym, żeby być najbogatszym człowiekiem na świecie. A, nie wiem, czy to daje szczęście, szczerze mówiąc. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ja bym nie chciał. Co byś wolał? Spędzić całą resztę swojego życia w więzieniu za kratkami? Czy spędzić resztę życia jako niewolnik? Proste pytanie mi się wydaje. Też, zaraz. Chociaż może jednak nie jest takie proste. Zastanówmy się, dobra? Więc tak. Spędzić całe życie w więzieniu. Ale zależy. Pytanie, czy spędzić w więzieniu za nic, za to, że nic nie zrobiłem, czy chodzi o to, że razem z popełnieniem jakiegoś przestępstwa, na przykład kradzieży albo czegoś jeszcze gorszego, no to w takiej sytuacji na pewno bym wolał być. Ale jeżeli bym poszedł do więzienia tak po prostu, bez powodu, po prostu, że muszę spędzić resztę życia jako niewinny, czy że nawet życie w więzieniu byłoby nawet w miarę spoko. Każdy by wiedział, że jestem niewinny, że jestem tam tylko dlatego, że muszę tam spędzić życie. Więc jakby myślę, żeby wszyscy mnie dobrze szanowali i tak dalej, tak mi się wydaje. Nie wiem, mogę się mylić. A jeżeli chodzi o bycie niewolnikiem, to myślę, że ludzie by raczej wykorzystywali to
że jestem niewolnikiem i by sprawiali mi dużo przykrości. Więc myślę, że bym wolał w więzieniu spędzić resztę życia. I 63% osób odpowiedziało dokładnie tak samo jak ja. 37 chce być niewolnikami, okej? Okay. Co byś wolał? Mieć 1 bilion... To jest miliard. 1 miliard dolarów chyba. Czy żeby na świecie zapanował pokój? Co by tutaj wybrać? 1 bilion, no tak jak mówiłem, pieniądze nie mają chyba znaczenia zbytnio, ale i za 1 miliard dolarów też jakby nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego pokoju. Nigdy. Tak szczerze mówiąc uważam, że nigdy nie osiągniemy pokoju na świecie, ale jeżeli mam do wyboru, żeby był jednak ten pokój na świecie, żeby wszyscy byli szczęśliwi i tak dalej, no to nie ma o czym mówić, nie ma o czym mówić. Jedziemy. 52% chciało pieniędzy. Wow, tu się zdziwiłem w tym pytaniu i to mega, mega się zdziwiłem. Okej, okay, lecimy dalej i co? Jest, są kolejne pytania. Co byś wolał? Spędzić cały rok na pustyni? Czy żyć na Antarktyce przez cały rok? To jest ciężkie pytanie, dlatego że słuchajcie, tutaj słuchajcie, mamy różne zmiany pogodowe, bo tak na pustyni z tego co wiem, to jak jest dzień, to jest mega, mega upał. Natomiast jak jest noc, to jest mega, mega zimno. A na Antarktydzie to zawsze jest zimno. Ale z drugiej strony, czy da się w ogóle przeżyć? Tam się chyba nawet nie da przeżyć jakoś szczególnie długo. Ale zaraz. Nie jest powiedziane nic, czy mamy tam żyć tak po prostu, czy mamy mieć wielką willę na przykład, nie? Wielką willę, wszędzie dostęp i tak dalej. Więc myślę, że na pustyni, dlatego że wybrałbym pustynię jakąś po prostu w Stanach Zjednoczonych. Więc myślę, żebym po prostu spędził cały rok na pustyni w jakimś fajnym, naprawdę fajnym willi, wiecie o co chodzi, z klimatyzacją, z ogrzewaniem na noce. No, myślę, że bym wybrał pustynię, zdecydowanie. Uwaga, 35% nie zgadłem tak jak wszyscy pozostali, jestem trochę inny niż wszyscy. Ciekawe jak wy odpowiedzieliście. Pamiętajcie o tym, żeby pisać w komentarzach. Zlecimy dalej. Co byś wolał? Stać się głupszym, czy stać się brzydszym? Ciężkie pytanie, dlatego że mówicie, że głupi ludzie są szczęśliwsi. Bo jakby nie mają tylu problemów w głowie i tak dalej. Myślę, że wolałbym być brzydszy. Zdecydowanie wolałbym być brzydszy niż być głupszym, bo jakby... Jestem facetem, nie? To też jest kolejna sprawa, która trochę przeważa. Myślę, że tak. Myślę, że wolałbym być brzydszy. I słuchajcie, odpowiedziałem niestety znowu nie tak samo jak reszta. Co byś wolał? Zostać sobą, czy stać się kimś innym? Zdecydowanie być sobą, bo jakbym się stał kimś innym, to nie wiadomo, kim by był. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, nawet jeżeli bym mógł wybrać, kim chcę być, na przykład, że chcę być Leonardo DiCaprio, albo że chcę być... Nie wiem, że chcę być Bradem Pittem, albo nie wiem, jeszcze innymi tam, czy jakimś youtuberem znanym, PewDiePie'em. No to słuchajcie, no niestety tak naprawdę nie wiemy, jacy oni są naprawdę. A jako, że ja jestem sobą i lubię siebie, i lubię być sobie, bo być sobą, no to co, po co mam ryzykować? Jest fajnie. I tyle samo procent odpowiedziało, że chciało być sobą. Czyli to jest bardzo dobra rzecz, bardzo się cieszę. Co byś wolał? Być miliarderem, by znać prawdę o kosmitach. Ho. Kolejne pytanie z serii pieniędzy, ale wiecie co, dobra, darujmy sobie już to, dlatego że słuchajcie, wiedząc coś o kosmitach, chcielibyśmy być w wielkim niebezpieczeństwie. Myślę, że w tym momencie wolałbym być miliarderem i nie wiedzieć nic o kosmitach. Zostawmy to komuś innemu. Lecimy, o i 82%, tutaj jest strasznie dużo osób odpowiedziało. Co byś wolał, żeby wszystkie krowy wyginęły? Czy żeby wszystkie kurczaki wyginęły? Czyli tak, mamy do wyboru krowy, które dają wołowinę, mięso wołowe oraz mleko, przetwory mleczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo mamy do wyboru kurczaka, mięso z kurczaka, jajka. Chyba wolałbym, żeby kurczaki wyginęły, bo ja nie mogę jeść jajek. To jest fun fact. Nie wiem, czy wszyscy z was wiecie, ale możecie wiedzieć, z poprzednich odcinków nieraz o tym mówiłem. Dominika też mówiła, że ja nie mogę jeść jajek. Słuchajcie, 58% osób odpowiedziało dokładnie tak samo jak ja. Co my tu mamy? Co tu się dzieje? Co to? Zdobądź itemy z każdej sekcji. Potrzebujesz wszystkich? Znaczy, potrzebujesz obu, żeby uciec. Jeżeli odpowiesz 5 razy dobrze, dostaniesz podpowiedź na każdy item. Okej. Co to jest? Loot Lake. Find the bounce pad. Znajdź bounce pada na Loot Lake'u? O co chodzi? Wow! Aha, mam tutaj znaleźć bounce pada jakiegoś. O nie, jakie to jest dziwne. A few moments later. Znajdujemy bounce pada, zaraz damy radę, szybciutko coś tutaj wykminimy fajnego, ale czyli no musimy iść po wodzie. Może z tej strony pójdziemy, jako że tutaj jest ten napis, że możemy chodzić po wodzie, więc pójdziemy tędy. Pójdziemy tu i tu nie ma bounce pada.
Czekajcie, czekajcie. Ale co nam da ten bounce pad w ogóle? Polecimy gdzieś wzwyż, gdzieś nie wiadomo gdzie, czy o co chodzi? O, ale tędy sobie przejdziemy. I myślę, że teraz jesteśmy na dobrym tropie. Już. Idziemy na górę. On będzie na 100% na samej górze. No bo gdzie miałby być? Musi nas gdzieś wybić bardzo wysoko. Więc idziemy tędy. Tędy. I co? Tu nie ma bounce pada. Tu są drzwi jakieś. Łazienka. Mamy dalej. Tu jest jakiś pokój, z którego nie da się wyjść. Czyli jednak nie tędy. No tak. Pięknie. Later. Mi się wydaje, że wiecie co? Że ten bounce pad będzie gdzieś schowany tutaj. Gdzieś może na... Nie wiem gdzie, ale coś mam wrażenie, że on będzie gdzieś tu za domkiem na przykład. Albo tutaj? Jest, mam bounce pada. Jest, udało się. Dobra, czyli wracamy. Wracamy z powrotem. Mamy bounce pada, teraz jeszcze jedno miejsce. Musimy odwiedzić i wtedy będziemy mogli przejść dalej. O, słuchajcie, odpowiedzieliśmy na tyle dużo pytań, dobrze, tak jak pozostali, że mamy podpowiedzi, więc zobaczmy. The button is not inside a building. Aha, okej. Okay. Nie jest w budynku. Ciekawe, jakim budynku i o co chodzi w ogóle. O kurde. Co my mamy tutaj znaleźć? O nie. Ja nie pamiętam, co my mamy tutaj znaleźć, ale nie jest w budynku. To jest podpowiedź, że nie jest w budynku. A tam co jest? Tam coś jest, słuchajcie. Skoro nie jest w budynku, to gdzie może być? Gdzieś w samochodzie? Na przykład? Ej, o co chodzi tam? Czy tam da się wejść? Halo? Przepraszam, bo chciałbym tam wejść. Czy wpuścicie mnie tam? Co to tam jest? Co to tu tam jest? O nie, nie możemy tam wejść. Dobra, nie jest w budynku, a może na tym jest? To nie jest budynek, nie? Nie, nie, fałsz. Znowu się nie zgadza. No w samochodzie jednak musi być. No bo gdzie miałby być, jak nie w samochodzie? Z drugiej strony. Hm? Tu nie ma. Tu też nie. Later. Kurde, no słuchajcie, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, szukam. I nic tutaj nie ma. A poza tym, co to tamto jest? Czy da się tam jakoś dostać? Ty, może da się tutaj na to wskoczyć na przykład. Nie da się. A może wiem. Mam cię. Znam te wasze gierki. O, nie mogę i tak wskoczyć. A może tak po prostu? O, nie wiem, spróbujemy jeszcze raz. Wow, udało się! I co? Ale to nie jest żaden przycisk, to nie jest doorbell, to nie jest domofon żaden do drzwi. Ale dobra, zobaczmy. O nie! Wrzuciło mnie gdzieś. O, tu można chodzić po tym. Okej. Okay. Co my mamy? Przyspieszacz? To nie jest przycisk, no dobra, może chodzi o... Nie wiem, o co chodzi, ale może to o to chodzi. Idziemy zobaczyć, no bo o co innego miałoby chodzić. A nawet jeżeli nie, to może ten przycisk otwierał nam tamto po prostu i mogliśmy wejść. Uwaga! Lecimy! I teraz pytanie tylko, gdzie to wszystko poustawiać, nie? Idź tu, jeżeli zdobędziesz oba itemy. Bouncer, here. Okej, okay. Bounce pad jest postawiony. Place speed boost here, okej, okay. Jej, wygraliśmy, GG! Tak, wygrana, udało się. Ale fajnie, czyli okazało się, że przeszliśmy. Super! Słuchajcie, ciekaw jestem, jak wy poodpowiadaliście na pytania. Pamiętajcie, wysyłajcie w komentarzach wasze odpowiedzi na wszystkie pytania. I czy wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I pamiętajcie o kodzie ZIPEK w sklepie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się następnym razem. Cześć! Jak wam się podoba moja fryzura w ogóle? Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!